Przechodzimy FIFA. Mamy paczki za 125 tysięcy. 1,6 na trafienie Toty. Czas zakończyć naszą przygodę z tą grą. W sensie nie, dopiero ją zacząć. Yeah! Tak, Robert! Robert Lewandowski! Po 10 latach! Mamy go! Jest! Jest! Zmieniamy licznik! Nie mogę znaleźć tego licznika! I Thomas Müller, co za paczka! Mamy to. I lepszego Toty nie mogliśmy trafić, no... Chciał wrócić. I wrócił do nas. To koniec. Znaczy jeszcze otwieramy. Licznik Toty 1! Tylko 18% uwierzyło, a nawet aż, że trafię. Po wydaniu około 100 tysięcy FIFA Pointsów wreszcie się udało, choć później po streamie oglądałem sobie jeszcze Castro, to on trafił dwóch Lewandowskich w ciągu 7 minut, ale wydał pewnie 10 razy więcej ode mnie, więc można powiedzieć, że mu się należało. No i co ja to mogę powiedzieć? Jeszcze go nie sprzedałem, ale muszę to zrobić dzisiaj, bo w związku z tym, że te karty są dostępne w paczkach jeszcze przez 7 dni, to na pewno będzie tańszy. Przerażające będzie to, jeśli karta Toty, takiego napastnika, tak grywalna, będzie warta mniej niż milion, no ale nie widzę innej opcji, jeśli jeszcze przez tydzień ludzie będą te karty trafiać, a na dodatek jeszcze dzisiaj wieczorem, trochę gardło mi się zdarło po tej reakcji, będą nowe karty, te nominacji Toty, które też będą niesamowicie wyglądać. No dzisiaj wrzucam ostatnie chyba 12-24k, żeby jeszcze zwiększyć swój budżet i kupiłem już jedną kartę Toty, bo wczoraj na streamie miałem 3 miliony na koncie. Jest to Cancelo. Ze względu na to, że nie przegrałem żadnego meczu z nim, naprawdę, odkąd używałem tej wersji wypożyczonej w Rival, jestem niepokonany. Mam nadzieję, że to przełoży się na Foot Champions. No i jak sprzedam dziś lewego, to będę miał 3,5 miliona. Pewnie dobijemy do 4 po otwieraniu paczek. Kogo kupię? Albo kogoś na skrzydło, albo kogoś do środka pola. Wiem, że mega przedłużam z tymi zmianami w składzie, ale muszę się zastanowić, ponieważ to jest niby kupa siana, to jest kupa siana, ale tak trudno wybrać kartę, która zmieni wszystko. Ale wierzę, że taka będzie. Może to ty Messi? Zaczynamy od spokojnej drużyny, choć jest Messi, jest właśnie Neymar. No, kusi niebieski Argentyńczyk, bo kosztuje obecnie chyba 3 miliony 700. Do niego fajnie byłoby też mieć Toty Hakimiego. Dajcie też znać w komentarzach, kogo chcielibyście zobaczyć w drużynie. No, budżet mam praktycznie nieograniczony. Stać mi na większość najdroższych kart w grze. Nazario nie potrzebuje. Cruyffa Prime, choć nie, na Cruyffa Prime'a chyba też nie było stać, ale Cruyffa Prime'a nie chcę. No, myśleliśmy wczoraj nad Ronaldinho Prime, który kosztuje 4 miliony z hakiem, ale też oczywiście chcę poznać wasze zdanie. Robertem już pograłem, wiem, że jest niesamowity. Czas na kogoś innego. Czy kupujemy jakiegoś Kantę do środka pola? Kevina De Bruyne. Z chęcią poczytam wasze komentarze, więc zapraszam. Celem w tym tygodniu jest 14 zwycięstw, może nawet więcej. Jeśli naprawdę mając rekordowy skill rating ja tego nie zrobię, to nie rozumiem, po prostu nie rozumiem tej gry. Właściwie nie, grę staram się rozumieć, siebie nie zrozumiem. Martial, dobre zagranie bokiem do Ronaldo, no i chciałem nie kombinować, choć tutaj można było się chyba jeszcze zatrzymać. Ronaldinho nie chce kupować z jednego powodu, że zje cały budżet. Zamiast Ronaldinho, no mógłbym się skusić na tego Hakimiego i Leo Messiego. Dobra, Martial, mocna prostopadła, Collins, mocniejszy. Ale to jest właśnie to już 27 minut meczu, ja jestem przekonany, że ten rywal ma znacznie gorszy skill rating ode mnie, bo jak gram te mecze w rivalsach, kurde, znów faul, no to kompletnie inny sposób poruszania się itp., ale no ja nie gram tak, jakbym grał w rivalsach, czuję, że gram gorzej i muszę to zmienić. Butragueño, no i dobrze Casillas, muszę pamiętać o strzałach z dystansu, bo jednak Iker nie jest najwyższym bramkarzem w grze i z dystansu potrafi wpuścić. 45 minuta, niepotrzebnie oddałem piłkę rywalowi, będzie miał jeszcze corner. Centra, wygraj główkę Marquinhos, dzięki, koniec. Nie, bez jaj. Serio? Cały ja w lidze weekendowej. Ty no, Cancelo! Styl gry zły mu chyba dałem, choć akurat ten boostuje fizyczność i takie inne. Dobrze koca, choć znów dobrze przejąłem i co my z tego mamy? Pato na poprzeczkę! Martial, dobrze, dobrze, Collins to schrzanił, Ronaldo, nie wierzę! No i Cancelo środkiem do Ronaldo nie było spalonego, teraz muszę to skończyć, co nie? Co się dzieje, gol, prawda? Dobrze, 1-1. Już tak zacząłem kombinować pod polem karnym, bo zacząłem się martwić. Straciłem pewność siebie w tym spotkaniu, ale dobrze, odrobimy. W sensie odrobiliśmy, teraz strzelimy. Cancelo z dystansu, ale ładnie leciała!
i Vini. Najprościej jak to możliwe. Butragenio. Dobrze. 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 Niedobrze. Ale cuchnie to O Boże, co on zrobił? Dobra, byleby teraz przejąć piłkę i już nie pozwolić rywalowi na nic, tak jak pozwoliłem mu pod koniec pierwszej połowy. Cancelo, prostopadła. No i nawet jeszcze jedną bramkę możemy strzelić, co nie? Możemy czy nie możemy? Możemy, dzięki. Trochę mnie boli, że w taki sposób wygrałem to spotkanie, że rywal tak naprawdę podarował mi tego gola. Czułem, że mogę to wygrać, ale nie podoba mi się, że ja tu w ogóle nie pokazałem dominacji. To było straszne spotkanie, ale chociaż się w miarę rozgrzałem. Zróbmy rozbudowę Premier League Premium, bo może tytuł będzie, że trafiłem dwa toty. A może nie będę musiał nikogo kupować? Znaczy może sprzedam Cancelo, bo go właśnie teraz trafię. 3, 2, 1... Zagrajmy drugi mecz w Foot Champions. Ej, Thiago Silva. No i w porządku. Po prostu skład z ligą, nic więcej powiedzieć nie mogę. Diatta, czy on miał Labordy? Chyba tak. Trabzonspor z tego co widzę, no mam nadzieję, że nie gram na kogoś z Turcji, bo to niezłe połączenie by było. Już pomyłka. Butragenio, nie mogę wyczuć tego. I zobaczmy Emilio Butragenio, lewa noga. Kurde, jaki on jest dobry, naprawdę. Wiecie co, ja tak zawsze mówiłem, że o, trzy gwiazdki sztuczek na napastnikach czy coś. No akurat okej, jego ogromną przewagą jest to, że ma niesamowite tempo, strzały, pięć gwiazdek słabszej nogi, ale mam wrażenie, że przez to, że tych sztuczek nie ma, to ja po prostu lepiej gram, mniej kombinuję i tyle. Staram się grać jak najprościej, najskuteczniej. Ronaldo? Będzie dwójka? No pewnie, że tak, 2-0. I to tyle. To jeszcze jeden. Chyba też w sobotę będziemy kończyć ziewce. Ale wiecie co, kusi też mnie ten Toty Kante, bo tak chciałbym zagrać Kante, którym mogę podać, strzelić, a jeny. No i najpotężniejszy zespół dzisiaj chyba tak, Eusebio, Joe Cole. Myślałem, że już trafię na jakąś niebieską kartę w drużynie przeciwnika. Nadal na to czekam. Specjalnie sprawdzam przeciwnika, czy potrafi kończyć. Eusebio, ładna lakroketa, obraca się. Nie mogłem się przełączyć, ale Cafu ratuje wraz z kotcą. Okej, to będzie najtrudniejszy mecz. Zrobił tę lakroketę, w dobrym miejscu ładnie się obracał, nie mogę go lekceważyć. Vini? To jest czerwony, co nie? Ta, znaczy nie czerwony, 85, o to mi chodziło. Dobry finish. A, ja taktyki nie miałem ustawionej, no dlatego przegrywam. Butra, Jezus, niepotrzebny trik. To co, może butrą z główki? Spróbujmy w taki sposób, dobrze. Butragenio leci od rzutu rożnego, no i koniec końców Mendy przejął, ale jest pomyłka. Ładne podanie, Eusebio. Biegnie Ronaldo, właściwie mogę dać już mu z powrotem numer 9. Elastico, zbliżamy się do bramki rywala, jeszcze lepiej, jeszcze podanie, kurczę. Nieważne. To była dobra akcja z mojej strony, ale nie chciałem, by w taki sposób gol padł. Butra bez przyjęcia, nie, to jest magik. O rany, przecież ja nim strzelam lepiej niż Ronaldo. Oj, jak taran, 3-1. Nie no, forma mutant, jak to się mawia w żargonie e-sportowym. To może 20-0 w tym tygodniu, kto wie. A to dopiero początek, my wieczorem jeszcze ulepszamy ten skład. Wiecie co, nawet nie wiem, czy bym brał tego Toty Hakimiego, może bym się skusił po prostu na jego informa, bo nadal to jest prawy obrońca, skoro radzę sobie pakietą, to aż tak bardzo przecież Toty Hakimiego bym nie potrzebował, ale no kurde, jako że mamy jeszcze okres Toty, to chciałbym może odejść od tych ikon, bo mamy ich wystarczająco, nie oszukujmy się. No i w głowie mam albo Toty Kante, albo Toty Messiego, albo jakąś kartę z nominacji, która pojawi się dzisiaj wieczorem. Szczerze wydaje mi się, że napad mam wystarczająco dobry, choć wolałbym mieć prawdziwych skrzydłowych, ale skoro sobie z nimi radzę, to właściwie dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście bardziej zobaczyć mocniejszy środek pola, no bo dobra, no mam Cancelo tutaj w środku pola, ale może taki Cancelo i przecież tu Kante tak idealnie pasuje za Laurent Blanc. Jeszcze sobie zobaczę, jakie będą karty dzisiaj wieczorem w paczkach. Jeśli nie lubicie spoilerów, to nie słuchajcie mnie już. Ale ma być Salah, Haaland, Fernandes, Benzema, Rüdiger, Goretzka, Insigne, Mendy, Chiesa, Alaba, Foden, Kunde, Walker, Bonucci oraz Jonathan David. No ze środka pola, gdybym używał lewego, no to Goretzkę bym z chęcią przetestował. Kusi mnie ten Salah na skrzydło, bo jednak jestem jego fanem, nie ukrywam tego. Nie no, wydaje mi się, że najbliżej naszego zespołu jest N'Golo Kante. Czekam na wasze komentarze, do zobaczenia przed 19 na streamie. Miłego dnia, cześć!